trakcie projektu Wileńszczyzna 44 rekonstruktorzy odtwarzają siły polskie, litewskie, a także sowiecką partyzantkę czy oddziały niemieckie. Chodzi nam o to, aby zaprezentować, jak bardzo skomplikowana była sytuacja na Wileńszczyźnie w 1944 roku. Prezentujemy dzisiaj także życie codzienne polskiej partyzantki. Prezentujemy to, jak zdobywali żywność, pieniądze, jakie relacje łączyły polską partyzantkę z ludnością cywilną. Odgłosy tego, co działo się na Wileńszczyźnie, docierały do Warszawy. Tu można odczuć atmosferę tamtych dni, szczególnie jeżeli rzecz się dzieje w terenie i w takich warunkach, jakie dzisiaj, prawda, mamy. Zaczęliśmy dzisiaj pod oddział alarmowy, który został zebrany gdzieś na zapleczu frontu z uwagi na działania, które były prowadzone przez oddziały partyzanckie. Dosyć często spotykaną praktyką było formowanie doraźnie oddziałów alarmowych, które były przeznaczone do działań skierowanych przeciwko partyzantom, czyli przeciwko tym oddziałom, które zagrażały ważnym obiektom, mogły zakłócić ciągi na liniach komunikacyjnych. No i oddziały, oprócz tego, że zajmowały określone garnizony, również były doraźnie formowane oddziały alarmowe, likwidacyjne, które miały za zadanie oczyścić teren, wypchnąć nieprzyjaciela z konkretnego rejonu. Krótko mówiąc, jakby spowodować, aby nie było w danym obszarze, na danym obszarze żadnego zagrożenia. Dzisiaj nasze stowarzyszenie wcieliło się w rolę sowieckiej partyzantki z Wileńszczyzny z roku 1944, która walczyła z polską partyzantką akowską. Dzisiejsza akcja partyzantki sowieckiej polegała na tym, że mieliśmy zdradziecko zaatakować cofający się przed niemiecką obławą oddział Armii Krajowej, który zaatakowaliśmy przy użyciu moździerzy, broni maszynowej i broni strzeleckiej. Jednak Polacy przebili się przez nasze pozycje, no i sowiecka partyzantka musiała w panice ratować się ucieczką.